Dziś będzie o czytaniu książek, bo ktoś, kto nie czyta książek, jak sama nazwa wskazuje, jest niepoczytalny. Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym mówimy o tym, jak zarabiać więcej, wydawać mniej i żyć lepiej, czyli jak poprawić swoją kondycję finansową w taki sposób, żeby wpłynęło to pozytywnie na Wasze życie, bo o to w tym wszystkim chodzi. Czyli jakby nie było, zajmujemy się edukacją i dziś będzie o edukacji właśnie, ponieważ podstawą edukacji są książki. Mama mówiła, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. I oczywiście w kontekście szkolnym ta fraza średnio się sprawdza, bo to, czego się tam uczymy, czy uczyliśmy, niekoniecznie musiało dawać klucz do czegokolwiek, może do kibla. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, rozwój, prowadzenie firmy, rozwijanie się finansowe, to zdecydowanie bez rozwoju, bez nauki, nie ma szans. To są ludzie, którzy przypadkowo jakoś tak mają, jakieś takie mają wyczucie, że oni potrafią zarabiać więcej pieniędzy tak z automatu. Natomiast w większości przypadków z automatu tak nie jest, czyli trzeba się po prostu nauczyć tego, jak działają pieniądze, jak nie działają pieniądze, bo to jest też ważne, co robić, czego nie robić. I do tego służą oczywiście nie tylko książki, bo są też szkolenia, różne inne doświadczenia, znajomości z ludźmi, którzy ogarniają ten temat. Natomiast książki to jest taki pierwszy dobry krok i jeżeli chodzi o stosunek zysku do ceny, to w książkach on jest zawsze zdecydowanie najlepszy. Dlatego dzisiaj chciałem Wam przedstawić 15 książek, które są bardzo dobre z punktu widzenia biznesowego, zwłaszcza, że od dłuższego już czasu dostaję maile z zapytaniami. Maćku, jakie książki polecasz? Więc dzisiaj polecę 15 książek, wszystkie przeczytałem, więc to nie jest tak, że jak jakieś książki dzisiaj tu nie będzie, to że jest jakaś zła albo coś. No tylko wybrałem 15 w oparciu o te, które przeczytałem i które jestem gotowy polecić i wybrałem takie, które akurat jakoś najbardziej mi się spodobały. Natomiast tak jak mówię, no nie oznacza to, że jakieś inne książki, które są popularne w temacie biznesu, a nie ma ich tutaj, no to nie wiem, z jakiegoś powodu nie polecam albo coś. Po prostu dziś się zajmuję polecaniem, a nie odradzaniem, więc tego typu rzeczy dziś się będą działy. Jeszcze informacja organizacyjna. Regularnie prowadzę live'a biznesowego, gdzie zajmuję się przeróżnymi tematami, od marketingu, poprzez tworzenie marki osobistej, poprzez różne inne elementy, na przykład przygotowanie do kryzysu, a to jest element bardzo ważny w najbliższym czasie. I właśnie w najbliższym czasie poprowadzę najbliższego takiego live'a, gdzie przez kilka godzin będę dzielić się z Wami bardzo konkretnymi rozwiązaniami, strategiami. Linka znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij pod to nagranie i zapisz się na tego live'a po to, żeby zarezerwować swoje miejsce, bo tam zawsze jest parę tysięcy osób, także może teoretycznie miejsca zabraknąć, miejmy nadzieję, że nie, ale jednak warto to zrobić, także kliknij, zapisz się i słyszymy się niebawem. I druga informacja organizacyjna to jest takie moje trzymanie kciuków, można dzisiaj powiedzieć, bo jak spotykam się z Wami, albo czytam maile, albo jakieś komentarze, albo spotykam się z kimś z Was na żywo, to zawsze najbardziej motywujące jest to, jak ktoś mówi, co zmienił konkretnego. Czyli Maćku, obejrzałem ten odcinek i zastosowałem to. Czyli nie takie, Maćku, jesteś fajny i tak dalej. To jest miłe, jasne, ale ja bym wolał mieć taki impact, że wiesz, ktoś coś zastosował, zarabia więcej, wydaje mniej, ma lepsze życie. Czyli takie po konkretach bardziej i to jest super. I mimo, że o tym nie jest mój program, ale przy okazji gdzieś to się tam pojawia, ja też mówię o swoich wartościach i tak dalej, więc dowiedziałem się i z tego miejsca chciałem pozdrowić i powiedzieć, że trzymam kciuki za Beniamina Sobotkę, który wiem, że ogląda nasz program regularnie i w oparciu o moje wartości, którymi się z Wami dzielę między wierszami, czasem a czasem wprost, zdecydował, że przestanie odżywiać się zwierzętami z chowu przemysłowego i przejdzie na weganizm w oparciu o brak lepszych alternatyw po to, żeby ograniczyć ilość cierpienia na świecie. Trzymam za Ciebie kciuki, Beniamin, i za wszystkich innych, no bo to jest po prostu dobry wybór. To dobry wybór i tyle. No, dobry jest tu celowo użytym słowem, także trzymam kciuki za Beniamina i za wszystkich innych, którym leży na sercu dobro nie tylko własne, ale też innych ludzi i nie tylko ludzi. Dobra, przechodzimy do 15 książek. Chciałem podać tytuły, ale też powiedzieć, przy każdej książce będę starał się rzucić taką jedną myśl, która we mnie utknęła najbardziej. Przy niektórych książkach oczywiście tych myśli jest bardzo dużo,
Natomiast no, po to właśnie rekomenduję książki, żeby każdy sobie mógł je potem przeczytać, kupić, przeczytać w całości, więc to nie jest streszczenie. Natomiast chciałem zawsze jakąś taką jedną myśl kluczową, dającą do myślenia najbardziej. Więc pierwszą książką, którą w temacie finansów, której nie można ominąć, jest oczywiście klasyk, o której każdy z Was, kto siedzi w biznesie dłużej niż od roku, pewnie słyszał, czyli Kwadrant przepływu pieniędzy Roberta Kiyosakiego. Robert Kiyosaki, no, to jest taki człowiek, który jest znany w świecie rozwoju finansowego od lat i napisał kilkanaście już chyba książek. Ja nie przeczytałem wszystkich, ale myślę, że przeczytałem połowę i mam wrażenie, że one wszystkie w sumie są o tym samym. Także nie wiem, czy bym zalecał czytanie wszystkich, natomiast na pewno książka Bogaty ojciec, biedny ojciec to jest coś, co trzeba przeczytać. Z tej książki ja wyciągam co najmniej dwie lekcje. Jedna jest taka bardziej globalna, można powiedzieć, bo Robert Kiyosaki to jest człowiek, który parę razy ma takie gwiazdki w swoim życiorysie. Więc to jest ciekawa rzecz, że bo tam wychodziły potem różne afery, że nagle się okazało, że bo on tam przedstawia w tej książce historię, że on miał swojego biologicznego ojca, który był jakimś tam urzędnikiem bodajże, no i czyli był tym biednym ojcem. No a jego przyjaciel miał swojego ojca, który był milionerem. No i w związku z tym, że on z tym przyjacielem spędzał dużo czasu, no to miał jakby ten ojciec go tak jakby osiedlowo zaadoptował. Czyli miał dwóch ojców, tego swojego biednego i tego bogatego. On oglądał różnice między nimi w podejściu do pieniędzy, do sukcesu, do samochodów i tak dalej, i opisywał te różnice. No i potem wyszło, że ta historia to tak trochę grubymi nićmi szyta, w sensie bogaty ojciec nie istniał. Robert Kiyosaki nauczył mnie, że nie można wierzyć we wszystko, co się czyta, ponieważ zawsze należy mieć pewną dozę krytycyzmu, ale z drugiej strony to jest jeden z tych licznych przykładów, gdzie taka dojrzałość życiowa wymaga nie negowania całości, na zasadzie, bo niektórzy to tak mają, że a dobra, jeżeli ktoś ma jakąś lukę w życiorysie, to już nic mądrego nie ma do powiedzenia. Tak byśmy chcieli, żeby ktoś, od kogo się uczymy, był doskonały. A nie ma doskonałych ludzi, nie ma takiej opcji. Nigdy nie było żadnego doskonałego człowieka na świecie. W związku z czym każdy jakieś wyrwy w życiorysie ma i od każdego można się czegoś nauczyć. I od Kiyosakiego można się nauczyć bardzo dużo, niezależnie od różnych momentów w jego życiorysie. Ale jest więcej takich różnych nauczycieli, którzy tam jakieś swoje wyrwy mają. Więc to jest rzecz taka filozoficzna, mogę powiedzieć, że warto z jednej strony być sceptycznym zawsze, mieć jakąś rezerwę, a z drugiej jednak od każdego się móc czegoś nauczyć. Czy tak naprawdę być może nawet od Adolfa warto by się było uczyć wystąpień publicznych, no bo jeżeli facet porwał tłumy do tego, żeby szli na robić zbrodnie, no to chyba był przekonujący, czyli umiał występować publicznie. Jakby ktoś umiał tę samą umiejętność tak wyszkolić i stosować w dobrym celu, no to myślę, że byłaby dobra przeciwwaga. Tak czy inaczej, to jest jeden wniosek. Drugi wniosek to jest sam kwadrant przepływu pieniędzy, który jest prosty, znany, a jednocześnie mam wrażenie, że większość przedsiębiorców dalej tego nie skumało. Kwadrant przepływu pieniędzy dzieli ludzi na cztery grupy, albo raczej sposoby zarabiania pieniędzy na cztery grupy. Czyli możesz zarabiać pieniądze będąc pracownikiem etatowym u kogoś. Pracujesz wtedy dla kogoś, ktoś jest twoim szefem, dostajesz stałą wypłatę, bonusy i tak dalej, benefity. Potem jest samozatrudnienie, czyli otwierasz sobie swoją firmkę, prowadzisz jakieś usługi i tak dalej. I wtedy tu jest najniebezpieczniej, bo tu jest największe ryzyko popełnienia błędu poznawczego, że tobie się wydaje, że masz biznes. A tymczasem B, czyli biznes, to jest zupełnie inny kwadrant. On jest po prawej stronie, czyli po tej jakby bardziej optymalnej pod kątem pieniędzy. Tam jest biznes. Biznes to nie jest, że ty jesteś samozatrudnionym, czyli zrobiłeś sobie sam etat. Samozatrudnieni niestety często wpadają w taką klatkę, że zaczynają zarabiać więcej. Czyli ktoś rzucił etat, bo stwierdziła, zarabiałem 4000 na etacie, otwieram własną firmę. I nagle zaczyna zarabiać 10 tysięcy, więc się cieszy, że super, fajnie, to dobra decyzja, ale nie widzi, że pracuje na przykład po 16 na dobę. Bo robi wszystko. Robi nie tylko te swoje usługi, zawsze osobiście, bo nie ma pracowników, ale sam robi pozycjonowanie swoich stron, sam robi swoje reklamy na Facebooku i tak dalej. To jest bezsens. To nie jest biznes. To jest samozatrudnienie. I uważam osobiście, to jest moja opinia, że kwadrant S to jest najgorszy kwadrant. Ja wiem, że często ludzie, którzy przychodzą do kwadrantu S, jak zobaczą pierwsze większe pieniądze,
zaczynają hejtować pracowników etatowych. A, to są ludzie, są niewolnicy, to oni spełniają cudze marzenia i tak dalej. Takie tam farmazony, nie widząc, że oni sami są w dużo gorszej sytuacji, bo co z tego, że zarabiają więcej, jeżeli mają gorsze życie, nie mają czasu zadbać o zdrowie, są wiecznie zestresowani, przemęczeni, nie mają czasu dla swojej rodziny i co to wtedy jest za różnica, czy ktoś zarabia 4 czy 10 tysięcy, jeżeli traci na przykład kontakt z dziećmi. Bez sensu, no w ogóle, co to w ogóle za porównanie? Więc bez sensu, kwadrant S jest najbardziej niebezpieczny i jego jedynym plusem tak naprawdę jest, że tam można uprawiać swoją pasję. No bo są ludzie, którzy nie chcą w całości rezygnować z kwadrantu S, bo robią coś, co ich kręci. No są na przykład rehabilitantami, trenerami czegoś i tak dalej, skrzypkami, uczą gry na skrzypkach. No to są rzeczy, które oni lubią robić i nie chcą być takim zarządzaczem biznesu, wolą to. I to jest wtedy jak najbardziej słuszna droga. Każda droga jest słuszna, każdy z tych kwadrantów jest słuszny, jeżeli wybierasz świadomie, czyli jeżeli wiesz, że dobra, ja chcę być pracownikiem etatowym, chcę pracować tak i tak, wiem, że nie będę zarabiać na przykład 100 tysięcy miesięcznie nigdy, ale w zamian na przykład nie mam pewnego rodzaju stresu, bo aż taka odpowiedzialność nie jest na mnie, tylko na firmie i tak dalej, jak firma zbankrutuje, ja znajdę inną i tak dalej. Wszystko to jest zawsze rachunek zysków i strat, zawsze jak to jest twój świadomy wybór, to jest dobry wybór, niezależnie od kwadrantu, byle był świadomy, a żeby był świadomy, warto poznać właśnie kwadranty, bo później się zaczyna B, czyli biznes, czyli zaczynasz nie pracować w swojej firmie, tylko nad swoją firmą, czyli zatrudniasz ludzi, organizujesz procesy, tworzysz procedury, zarządzasz tym wszystkim, wymyślasz koncepcję strategiczną i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No i zarabiasz w efekcie, możesz zarabiać dużo, dużo więcej, mając ludzi z kwadrantu P u siebie w zespole, czyli pracowników etatowych. No bo korzystasz z dźwigni, no nie, że jest was więcej, więcej mózgów się zbiera, więc zawsze można wymyślić dużo mądrzejsze rzeczy. No i jest kwadrant I, czyli jak masz kasę, jak masz za co, to możesz wejść w inwestycje. No i wtedy kupujesz kawalerki, no i nagle pieniądze robią pieniądze, a nie twój biznes robi pieniądze. Czyli ty nie musisz ani pracować dodatkowo, ani nie musisz nowego produktu wymyślić w swojej firmie, po prostu kupujesz kawalerkę i ona ci przynosi jakiś zysk, albo jakieś tam inne inwestycje, bo wiadomo, form inwestowania jest mnóstwo. Jak ktoś chce poznać kilkanaście z nich, to zapraszam na ekspertia.pl do Biblii Inwestowania. Tam jest kilkanaście różnych sposobów. To jest dla osób, które zahaczają o kwadrant I. Prawdą jest, że często jesteśmy w kilku kwadrantach jednocześnie. Na przykład ja generalnie jestem głównie w kwadrancie B. Tworzę biznes, zarządzam na WhatsAppie, na Slacku, zatrudniam, zwalniam rzadko w zasadzie. Cieszę się, że bardzo, bardzo rzadko to się zdarza. Głównie zatrudniam, rekrutujemy, czy to do Instytutu Lingwistyki w Polsce, czy do Instytutu Lingwistyki w Hiszpanii, czy teraz w Stanach i tak dalej. Cały czas robimy, poszerzamy zespoły, zarządzamy, wymyślamy strategię, ale też częściowo jestem w kwadrancie S jako samozatrudniony, no bo ja do ciebie gadam teraz, no nie? Czyli mógłbym oczywiście znaleźć kogoś, kto tu będzie występować za mnie, ale na ten moment nie jest to dobry moment. Stwierdziłem, że póki mnie to kręci, póki mnie to bawi, to chcę to robić, ja jako ja. Jeżeli kiedyś będzie inaczej, no to po prostu nie będzie to łatwe pewnie kogoś znaleźć, kto będzie sensownie gadać o biznesie, ale też nie jest to niemożliwe, więc taka opcja zawsze jest. Tak samo z książkami. No napisałem parę książek, więc ja napisałem, czyli kwadrant S. Nie zatrudniłem nikogo do tego, bo nie lubię udawać, że nie lubię takiej usługi ghostwritingu, że ktoś pisze za kogoś, a potem tamten się podpisuje i udaje, że to jego książka. Nigdy się do tego nie przekonałem i nie przekonam, więc napisałem książki sam, czyli częściowo wszedłem w kwadrant S. Oprócz tego mam swoje jakieś inwestycje przeróżne, więc w kwadrancie I też jestem. Więc tylko w kwadrancie P nie jestem i ogólnie to tak jest często, że się jest w różnych kwadrantach i w tym nie ma nic złego, tak jak mówię, dopóki jest to świadomy wybór. Jak wybierasz świadomie, to super, ale często jest tak, że ludzie myślą, że robią biznes albo chcieliby robić biznes, a nie widzą, że jak będą robić wszystko samemu, nie dadzą innym zarobić, bo nie będą zatrudniać ludzi, to się obróci przeciwko nim. Prędzej czy później stracą zdrowie albo kontakt z rodziną dobry, nawet jak zarobią pieniądze, chociaż i tak w kwadrancie S nie ma największych pieniędzy, dużo większe pieniądze są w kwadrancie B, czyli biznes. No, w biznesie jest skala większa, bo jest większy zespół i tak dalej, więc biznesy błyskawicznie przeganiają pod kątem możliwości finansowych z firmy samozatrudniające się, czy osoby samozatrudniające się. I to mi dał Robert Kiyosaki w kwadrancie przepływu pieniędzy. Natomiast polecam tę książkę, ponieważ w niej przeczytasz jeszcze bardzo dogłębne wyjaśnienie tego zagadnienia i tam naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Czyli mimo, że historia, że tam jakiś bogaty ojciec był, coś mu tam pokazywał, to jest fikcja literacka, to jednak cała reszta to jest czysta prawda i dobre wytłumaczenie tego, jak działa świat.
więc polecam zdecydowanie. Kolejna książka, klasyka gatunku, to jest Stephen Covey, 7 nawyków skutecznego działania. To jest książka, w której autor pokazał, jakie 7 nawyków trzeba w sobie stworzyć. Przy okazji o nawykach, jak chcesz wiedzieć, jak tworzyć, to zapraszam Cię po nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, ale o tym jeszcze zaraz. Natomiast Stephen Covey powiedział, jakie nawyki trzeba stworzyć, żeby skutecznie w życiu działać. I każdy z nich jest warty uwagi. To jest książka napisana bardzo fajnym językiem, bardzo fajnie się ją czyta. To jest jedna z tych książek, którą warto raz do roku sobie przeczytać i powtórzyć te rzeczy, bo to są takie rzeczy, które lubią wyjść czasem z głowy, czasem zapominamy w natłoku rzeczy. Jedna z tych rzeczy, na którą ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to jest nawyk proaktywności. Czyli, że my często, zwłaszcza w naszych czasach, gdzie media budują taki celowy przekaz, że nic w sumie nie zależy od nas, wszystko zależy od rządów, od fundacji Rockefellerów zależy twoje życie bardziej niż od ciebie, od rządu takiego i siamtego, od tego, kto cię chce zaszczepić, albo od tego, jaka jest sytuacja gospodarcza i czy będzie kryzys, czy nie będzie. Te wszystkie rzeczy, to prawda, czy podatki, to wszystko na nas wpływa. To jest prawda, natomiast zawsze w mniejszym stopniu niż ty na siebie wpływasz. I my często przez ten przekaz, przez łykanie tej takiej hipnozy zbiorowej, zaczynamy myśleć, że życie nam się przydarza. Czy że kurczę, no to jest tak, że coś mi się przydarzyło. Tylko że tak naprawdę to, co tobie się przydarza, zależy bardziej od ciebie. No bo widzisz, kryzys owszem nam się przydarza i jakoś się okazuje, że część ludzi wychodzi z kryzysu jako milionerzy świeżo upieczeni. Bo przygotowali się na to, bo zrobili sobie zapas gotówki i potem kupują na przykład nieruchomości za bezcen podczas kryzysu. Czy taniej, może nie za bezcen, ale znacznie taniej. Czyli przygotowali się i mimo, że im się ten sam kryzys przydarzył co innym ludziom, to jednak oni na tym skorzystali. Więc jak to jest? Także tak to właśnie działa. I proaktywność to jest nawyk taki, że jak coś się dzieje, obojętnie co się dzieje, to ty działasz. Czy ty szukasz rozwiązań, czyli jak rozmawiasz z ludźmi, to możesz nawet zauważyć te różnice pod kątem proaktywności. Czyli pada pomysł, ktoś coś wymyśla, że warto by było zrobić to i to. No i jeden mówi, od razu ma problemy. No nie ma, są tacy ludzie, którzy mają problem na każde rozwiązanie. I on mówi, no ale to będzie trudne, a to zbyt skomplikowane, a to za duże podatki, a to się nie da, bo to zagranicznie, to by trzeba tłumacza, nie znamy języków, a to tamto, sramto i siamto. No nie? Czyli to jest takie podejście, a drugie podejście to jest proaktywne, czyli ktoś inny mówi, dobra, to działamy, jaki jest pierwszy krok, coś róbmy, nie znamy całego obrazu rzeczywistości, nie wiemy, co będzie dalej, no ale róbmy, no coś trzeba robić, no nie, dobra, kryzys idzie, no to coś róbmy, czyli dobra, może trzeba kupić złoto, może warto bitcoina i tak dalej, róbmy, mam pomysł na biznes, marzy mi się jakiś samochód fajny, bo wielu ludziom, zwłaszcza facetom, się marzą konkretne samochody. No to co? To jeden marzy, a drugi mówi, dobra, róbmy, działajmy, no to zakładam jakąś firmę, muszę zarabiać więcej pieniędzy. Ktoś mówi, nie lubię swojej pracy i marudzi, a drugi mówi, no to róbmy, to szukajmy innej, piszę jakieś bardziej oryginalne CV, wymyślam nowe pomysły. To jest właśnie proaktywność. Ludzie proaktywni to są ludzie skuteczni, a inni to są maruderzy. Tylko, że widzisz, tylko w naszych czasach maruderstwo jest możliwe. To jest nowość taka, że my dzisiaj możemy być pięknymi, fantastycznymi ludźmi z tak zwanej mysiej utopii. Polecam poszukać mysię utopię w internecie. Bardzo ciekawy eksperyment. Powinien dać bardzo nam do myślenia. I w naszych czasach jest wszystko tak łatwe, tak wygodne, tak sympatyczne i tak dalej, że po prostu mamy za dużo. Jedzenie na każdym kroku. Problemy, pseudoproblemy. No nie, że no, ja dziś czuję brak harmonii ze wszechświatem. To jest mój problem na dziś. No nie, a w średniowieczu miał problem, że musiał spać na łóżku 1,20 m, bo musiał zawsze być w stanie takim, wiesz, półleżącym, żeby szybko w razie czego sięgnąć po miecz, bo przyszli mu spalić go, zabić i zgwałcić kobietę. Więc widzisz, my mamy problemy, problemiki i z tym sobie nie radzimy właśnie, dlatego że człowiek nie jest do tego przyzwyczajony ewolucyjnie, no przez całą ludzkość człowiek sobie radził z poważniejszymi rzeczami i nie do końca sobie umie odnaleźć siebie w takiej sytuacji, że no co, mam problem, czy kupić Mercedesa, czy BMW, ojej, serce rozdarte, o, ale mnie to boli, więc tak to bywa, no nie? Okej, czyli chodzi o to, żeby być proaktywnym, że rozwiązuje się problemy proaktywnością i dzisiaj coraz mniej jest ludzi proaktywnych, co oznacza, że jest coraz mniejsza konkurencja we wszystkim tak naprawdę, mimo że niby ludzi jest więcej na świecie, ale w naszym społeczeństwie europejskim i amerykańskim proaktywność schodzi na dalszy plan, ludzie by chcieli, żeby ktoś dał im pracę, nie żeby znaleźć pracę, tylko żeby ktoś dał im pracę, żeby ktoś dał im w ogóle pieniądze, czyli żeby rząd dał jakiś bon i tak dalej. To jest podejście, które no, doprowadzi tę cywilizację do końca, ale widocznie tak ma być.
No cóż, nie mój problem, ponieważ ja będę proaktywny i sobie tam poradzę w życiu zawsze, tak jak każda proaktywna osoba. Na tym to właśnie polega. Jak jesteś proaktywny, to sobie zawsze poradzisz, niezależnie od sytuacji. I to jest rzecz, o której mówi bardzo fajnie Stephen Covey i o 6 innych nawykach również. Także polecam jego książkę. Kolejna książka, którą polecam z przyczyn edukacyjno-egoistycznych, to jest 48-godzinna doba Macieja Wieczorka. Nie tylko przeczytałem, ale nawet napisałem. Trochę reklama, ale naprawdę polecam, bo naprawdę jestem zadowolony z tego, co tutaj stworzyłem, a wstawiłem tam ponad 100 technik zarządzania czasem. Ponieważ jak jesteś przedsiębiorcą i chcesz zarabiać większe pieniądze, to musisz umieć wrzucić więcej w swoją dobę z jednej strony, a z drugiej, jak tworzysz zespół na pewnym etapie, to też ten zespół musi być efektywny. No i dlatego tutaj przeczytasz, dlaczego ja od wielu lat nie odbieram telefonu i już nawet nikt do mnie nie dzwoni, nie da się ze mną skomunikować przez telefon, no nie ma takiej opcji. Żyję bez tego, tworzę biznesy i powiększyłem swój dochód znacznie przez ten czas, więc nikt mi nie powie, że tak się nie da. Jak najbardziej się da. Zarządzam swoją firmą przez WhatsAppa i przez Slacka. Jest wiele ciekawych rzeczy. Tłumaczę tam, które powiadomienia i dlaczego należy wyłączyć i w zasadzie dlaczego to wszystkie i dalej będziesz żyć, z czego w ogóle nie korzystać, jakie sprzęty pomagają w zarządzaniu czasem, a jakie utrudniają, na przykład tablet utrudnia zarządzanie czasem, a odkurzacz automatyczny może pomóc w zarządzaniu czasem, więc dużo, dużo rzeczy tam jest, także ponad 400 stron, więc z jednej strony jest to owszem reklama, i nie wstydzę się tego, bo z drugiej wiem, że to naprawdę jest bardzo dobra książka i ona powinna być w 15 dobrych książkach dla osób, które chcą robić dobry biznes. Także zapraszam na ekspert.com.pl. Czwarta książka. Dale Carnegie, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. To niby nie jest książka o biznesie, a jednak nie zrobisz biznesu bez tej wiedzy. To jest książka też jedna z tych, którą trzeba czytać raz do roku. Tylko część ludzi ma tak z automatu, że są do rany przyłóż, są lubialni i tak dalej, są tacy fajni, że cały świat ich lubi. Znam takich ludzi, ale jest ich ogólnie mało. Ja tak na przykład nie miałem i do dziś mam czasem trudności. To może ktoś z Was, kto mnie spotkał na żywo, często jest taki ten, że oglądam wieczorka w internetach, no nie, gada całą godzinę, naparza, energia, a na żywo jak spotkam, to taki introwertyk i nie wie, co powiedzieć. No i tak jest. I nie ma, znaczy ja z tym nie mam problemu żadnego, ale wiem, że dla widzów na przykład czasem jest to taki zaskok, że o kurczę, to on to nie jest zawsze. Jak idzie zamówić na czosy, to on nie jest tak samo krzykliwy, jak w tym programie. No nie. Więc tak to działa, dlatego mi książka Dale'a Carnegie'ego bardzo pomogła w biznesie, bo byłem kompletna noga, jeżeli chodzi o tworzenie relacji z ludźmi. Byłem wręcz aspołecznym introwertykiem, teraz jestem prospołecznym introwertykiem. Dalej lubię swój wewnętrzny świat, ale już lubię też ludzi. I w ograniczonych ilościach wprawdzie, ale w nie takich małych. I myślę, że teraz już dużo lepiej mi to wychodzi. Dale Carnegie daje mnóstwo technik, jak się nauczyć być lubialny, jak się dać ludziom poznać, jak tworzyć relacje. Bo często ludzie narzekają, że ktoś tam zrobił biznes, bo ma znajomości, bo kogoś znał i tak dalej, a ja nie znam. No właśnie, więc czytasz książkę Dale'a Carnegie'ego i się dowiesz, jak kogoś poznać, jak poznać praktycznie dowolną osobę i zbudować z nią relację. Naprawdę tych technik jest tam mnóstwo, choćby jedna z nich, czyli to, że używasz imienia drugiej osoby. Imię to jest najważniejsze słowo w cudzym słowniku. Jego imię, no nie? To jest najważniejsze słowo w jego słowniku, a my często mamy tendencję, żeby nie zwracać się imieniem, albo nie używać tego imienia. Sam fakt, że używasz imienia, to już dużo daje. Także polecam Ci tę książkę, ona jest takim must read. Trzeba ją po prostu przeczytać. Kolejna książka, mniej znana w Polsce, to jest książka Dave'a Ramsey'a, The Total Money Makeover. Ja nie wiem, czy w ogóle jest polska edycja, więc jeżeli nie ma, to niestety, ale trzeba zdobyć po angielsku. Natomiast wszystkie książki Dave'a Ramsey'a polecam tak samo mocno. Dwie są na pewno po polsku, więc coś tam można znaleźć, jak ktoś nie zna angielskiego. Chociaż oczywiście, jak nie znasz angielskiego, to zapraszam do nas, do Instytutu Lingwistyki. Yes, każda okazja jest dobra. Dobra, ale już przechodzę do konkretów. Czego mnie nauczył Dave Ramsey? To jest człowiek, który uczy edukacji finansowej, co robić z pieniędzmi, jak zarządzać pieniędzmi, bo to, że warto więcej zarabiać, to każdy głupek wie, no nie? Każdy chce zarabiać więcej. Ale co potem? Potem się okazuje, że masz celebrytów typu Johnny Depp, który zarobił dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów w życiu i jest spłukany do resztki. Komornicy go ścigają, nie ma hajsu, gościu wiecznie zadłużony, klepie biedę. No, może nawet nie można tak powiedzieć, bo ma jeszcze cash flow, czyli przypływ finansów, jak będzie mieć nową rolę i tak dalej, ale ogólnie
to jest na finansowym dnie. Jak to jest możliwe? No właśnie tak, że zarabianie to jest tylko jeden element układanki, a zarządzanie tym wszystkim to jest całkiem inna historia i tego się trzeba nauczyć. I z racji tego, że ja byłem strasznie głupi finansowo i nawet jak zacząłem więcej zarabiać, to zacząłem się bardziej zadłużać. No to zadłużyłem się w którymś momencie na 1 000 000 złotych. Jak z tego wyszedłem, o tym opowiadam w 2 odcinkach tego programu o wychodzeniu z długów, także zachęcam, jak ktoś z Was ma długi i chce raz na zawsze się z nimi rozprawić, no to tam jest o tym sporo. Natomiast moim pierwszym źródłem wiedzy w tym temacie był właśnie Dave Ramsey i to jest człowiek, któremu zawdzięczam bardzo wiele. Wysłałem mu nawet kiedyś maila z podziękowaniem. Nie, może nawet ocalił mi życie dosłownie, a jak nie, to w przenośni na pewno. Życie finansowe to na 100%, bo pokazał mi zasady takie, które są niepopularne w dzisiejszym świecie, że czemu nie kupować aut za gotówkę? Czemu nie pociąć kart kredytowych? Czemu w ogóle nie wierzyć w kredyt? Poza może kredytem hipotecznym, który jest jakby gdzieś tam osadzony trochę na innych realiach, ale każdy inny. Czemu by nie czekać z konsumpcjonizmem? Czyli czemu by nie żeby rezygnować z fajnych aut, z marzeń, z telefonu nowego, jak Ci się podoba, tylko żeby kupować wszystko we właściwym momencie, a nie tylko wtedy, jak zdolność kredytowa na to pozwala i tak dalej. Otwarł mi oczy, bo podał do tego statystyki, konkrety, czyli te wszystkie bujdy, w które my wierzymy, że tam najmy terminowe to jest mądra rzecz i tak dalej. Te wszystkie historyjki, czy że można mądrze używać karty kredytowej, to on tam rozbija nie tylko ideologicznie, ale również liczbowo. Pokazuje, ilu ludzi przez karty kredytowe jest dzisiaj bezdomnymi dosłownie i tak dalej, a ilu na przykład milionerami. I te dane dają do myślenia. Więc wszystkie książki Dave'a Ramsey'a zdecydowanie mogę Wam polecić. Super sprawa. Kolejna rzecz, Lech Kaniuk, Siła Pędu. To jest książka, którą mamy też na ekspert.pl, a wywiad z Lechem Kaniukiem znajdziesz w programie Ekspert Bentley'u na tym kanale, także zapraszam. Lech Kaniuk to jest człowiek, który stworzył m.in. pizzaportal.pl, później go sprzedał za około 120 milionów złotych, więc chyba daje radę chłopak biznesowo. I jego książka Siła Pędu to jest książka, którą się czyta na 2 wieczory, a jednocześnie to jest książka, gdzie jest bardzo dużo konkretów, czyli tam nie ma moja historia, byłem wtedy tu i pomyślałem, że będę milionerem i wiesz, nie ma takiego pitu-pitu. Oczywiście tam jest jakaś historia, jak najbardziej, ale ta historia zawsze jest z myślnikami, że z tego wysnułem wniosek, że... I 3 myślniki, no nie, że w biznesie trzeba to robić tak, nie należy robić tego i tak dalej. I każdy rozdział konkretny jest zakończony właśnie konkretnymi myślnikami do zrobienia. Co ja biorę od Lecha Kaniuka i co polecam każdemu? Lech Kaniuk to jest człowiek, on też o tym w tej książce pisze, który twierdzi, a przynajmniej sam siebie do tego przekonuje, że on się na niczym nie zna. Czyli, że w związku z tym potrzebuje ludzi, którzy będą ekspertami w tych dziedzinach. I to jest właśnie esencja kwadrantu B. Biznes, no nie? O tym dużo właśnie mówi Lech Kaniuk, może bez użycia tego sformułowania, ale do tego to zmierza. Czyli on mówi, nie umiem pozycjonować stron, muszę mieć gościa od pozycjonowania. Nie umiem pisać dobrych tekstów perswazyjnych, muszę mieć od tego człowieka. Nie umiem pisać aplikacji, no to muszę mieć ludzi, którzy piszą aplikacje, a on robi startupy, no nie? Czy iTaxi.pl na przykład, to też jest jego startup, czyli coś w pokroju Ubera na przykład. To wiadomo, że on tego nie napisał, bo on nie umie, więc wiedział, że musi zatrudniać ludzi. I to jest coś, z czego ja się musiałem wyleczyć, z przeciwności tego właśnie, czyli musiałem się nauczyć tego, bo ja to kiedyś robiłem sam wszystko. Czyli mimo, że prowadziłem kiedyś na przykład szkolenie językowe, to zawsze sam prowadziłem wszystko, ale robiłem też marketing tego szkolenia, czyli sam robiłem całe lejki marketingowe, kampanie reklamowe, sam tworzyłem bazę mailingową, sam ją obsługiwałem, pisałem te maile wszystkie. Samemu też tworzyłem własne strony internetowe nawet, pisałem je w PHP i w HTML-u i to było chore, no tak się nie robi biznesu, to był typowy kwadrant S i przez to byłem gorszy niż konkurencja, no bo nie mogłem się skupić na kontencie, czyli na przykład w tamtym wypadku na jakości stricte tych szkoleń, no bo robiłem jeszcze 10 innych rzeczy. Z czasem zrozumiałem, że to trzeba zmienić. I Lech Kaniuk właśnie to jest człowiek, który świetnie to tak podsumowuje, że powinieneś nie znać się na niczym, po prostu. Wtedy będziesz dobrym biznesmenem, bo wtedy dasz ludziom zarobić, którzy się znają na swoich dziedzinach i stworzysz po prostu dobry zespół. Kolejna książka to jest Fredrik Eklund, The Sell, czyli sprzedaż, jeżeli jest to dosłownie przetłumaczone, ale chyba tak. Wydaje mi się, że polska wersja nazywa się po prostu sprzedaż. Fredrik Eklund to jest Szwed z pochodzenia, który pojechał do Nowego Jorku, żeby zostać najlepszym agentem nieruchomości na świecie i rzeczywiście to jest gość, który dziś przez Instagrama potrafi sprzedać nieruchomość za 10 milionów dolarów. To jest gość, od którego nieruchomości w Nowym Jorku kupują celebryci, gwiazdy, najbogatsi aktorzy, biznesmeni i tak dalej. Gość specyficzny, ponieważ on na swoim Instagramie pokazuje na przykład
swój lifestyle, który polega na tym, że gdzieś tam w basenie siedzi ze swoim mężem, tak? Fredryk jest facetem i pokazuje, jak ze swoim mężem i ze swoimi adoptowanymi dwójką dzieci siedzą tam w tym basenie i tak dalej, więc jest to taki, można powiedzieć, zachodni lifestyle i trzeba to przełknąć, jeżeli ktoś, komuś się ta estetyka nie podoba. Natomiast to jest znowu ta sama historia, że twój nauczyciel nie musi być idealny taki pod kątem, żeby się zgadzał ze światopoglądem, bo książka jest o sprzedaży, a nie o modelu właśnie rodziny, tylko sprzedaży. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to ta książka jest świetna. Naprawdę jest bardzo dobra i Fredryk tam pisze bardzo dużo konkretów, wyjaśnia różne rzeczy i czasem nawet daje takie przy okazji różne, na przykład on mówi, że żeby dobrze sprzedawać, warto dobrze wyglądać, bo to jest kluczowy element, więc mówi, garnitur, zadbaj o to, nawet jak nie lubisz, no to warto zadbać. Ja tą radę wziąłem sobie do serca, między innymi za namowami Fredryka, bo nie chodzę prywatnie w garniturze nigdy, więc stwierdziłem, jak nie lubię garnituru, ale jednak to działa, to przyciąga, to wygląda profesjonalnie wtedy, no to nic, to biorę to na klatę i jednak się wypędraczę biznesowo bardziej. Jeśli wtedy ludzie mnie będą bardziej chcieli słuchać tego już właściwego kontentu, no to to jest to cena, którą jestem gotowy ponieść i tyle. I to jest to, ale nawet on mówi, że idę ze znajomymi do knajpy i zamawiamy wszyscy obiad, a potem oni zamawiają deser. Jak mam smak na coś słodkiego, to sobie tylko wezmę od nich łyżeczkę, a sam nie jem, bo dla mnie koncepcja deseru jest jakąś chorą koncepcją. I wiesz co, no tacy ludzie jak ja, gdzie ja ważyłem 30 kilo więcej kiedyś, bo zawsze miałem problem z cukrem, przeczytanie takiego lśnienia, że po prostu gość mówi, że koncepcja deseru jest bez sensu, że to faktycznie nagle jest takie oświecenie, no nie, że rzeczywiście, no to deser wymyślili ludzie, to nie jest coś, to nie jest część natury, to ludzie sobie wymyślili jako jakiś element tradycji, że po obiedzie się je coś słodkiego na przykład i to nie oznacza, że tak ma być, że tak musi być. I mi to pomogło nawet w taki śmieszny sposób. Więc w książce Sprzedaż Fredryka Eklunda jest naprawdę mnóstwo taktyk na to, jak podrasować swoją sprzedaż, a każdy przedsiębiorca w jakimś sensie jest sprzedawcą. Nawet jak nie w polu, że tak powiem, czyli nie ma kontaktu z klientem, to w inny sposób. Na przykład musi sprzedawać wizję swojej firmy swojemu zespołowi, swoim pracownikom, żeby ta firma była zmotywowana, żeby ludzie chcieli w ogóle tam pracować i tak dalej, bo w niektórych branżach jest bardzo trudno o pracownika, więc znowu, jeżeli umiesz sprzedać wizję swojej firmy, to jest lepiej. Więc książkę Fredryka Eklunda całym sercem polecam. Bardzo dobra rzecz. Kolejna rzecz, żeby te wszystkie rzeczy, które wyczytasz w książkach, wprowadzić w życie, to jest książka Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Znowu, jest to reklama, owszem, ale z drugiej strony znowu, 400 stron wiedzy o tym, jak wdrażać nawyki. Bo co z tego, że się dowiesz, że proaktywność to jest ważna rzecz, jeżeli całe życie byłeś reaktywny, tylko reagowałeś, no i samo uświadomienie sobie nie wystarczy. Więc pojawia się pytanie, no to jak wprowadzić proaktywność w życie? No nie? I tu jest odpowiedź, ponieważ ja całe życie też zastanawiałem się, jak mam zmieniać swoje nawyki i myślałem, że silną wolą, że motywacją, że byłem zawsze taki powerny, taki naiwny. No nie, ktoś mi powiedział, schudniesz 30 kilo w tydzień, no to ja od razu hardcore działamy, ciśniemy. Po tygodniu oczywiście motywacji już żadnej nie było. Ktoś mi powiedział, będziesz milionerem w tydzień, no to ja wszystkie dziwne, szemrane biznesy myślałem, że gdzieś wpłacę 2000, poczekam, jakieś paczki reklamowe, coś tam się wydarzy i wszyscy będziemy bogaci. No i lelo. Także tak to niestety nie działa i z czasem dojrzałem do nawyków, do tego, że tworzenie nawyków, czyli tak jak ja nie muszę się motywować do mycia zębów rano, w dzień i wieczorem, bo mam nawyk, więc nie myślę o tym. Co by było, gdyby mieć takie nawyki? Tworzenia większych pieniędzy, zarządzania dobrego pieniędzmi, kreatywności, proaktywności i tak dalej. Jak te nawyki stworzyć? Tutaj to masz. Więc mimo, że sam jestem autorem, więc robię autoreklamę, to jest ta autoreklama w pełni spójna. Naprawdę uważam, że ta książka pomoże każdemu robić dobry biznes konsekwentnie i dobrze. Kolejna książka, to jest Tim Ferriss i 4-godzinny tydzień pracy. Mimo, że tytuł jest głupi i wcale nie chodzi o to, i Tim Ferriss wcale też nie pracował nigdy 4 godziny w tygodniu, mimo, że tam są niby takie wzmianki, ale to nie o to chodzi. Ta książka to jest mega biblia marketingu, można powiedzieć, która otwiera oczy. Również biznesowo, bo ona pokazuje, że trzeba zlecać, że trzeba mieć zespół znowu, że trzeba mieć asystentów, że nie trzeba koniecznie samemu obsługiwać swojego maila, czy swojego telefonu i tak dalej. To było moje pierwsze spotkanie kilkanaście lat temu z tym, że kurczę, no mogę mieć taką wizję, że kiedyś na własnego Facebooka nie będę sam wchodzić, a na własnego maila też nie będę sam wchodzić, tylko to wszystko będzie zarządzane przez zespół i powinno tak być, jeżeli clue całego biznesu jest gdzieś indziej.
czyli trzeba układać strategię, tworzyć produkty i tak dalej. Więc Tim Ferriss pokazuje, jak się testuje różne rzeczy. Nawet tam opisuje, jak stworzył tytuł swojej książki, że to nie był tytuł, który mu się podoba, bo to brzmi tak, tak wiesz, hype'owo, tak oszukańczo, skamersko można powiedzieć, że 4 godziny pracuje i jest milionerem i tak dalej. Więc sam był przeciwny, ale testował kilkanaście różnych tytułów, zainwestował w kampanię na Google, zobaczył, gdzie ludzie bardziej klikają i tak dalej. Czyli taki profesjonalny marketing, żeby nie robić na pałę, na hura, na rympał, że coś czuję, że to będzie dobre i robię. Czasem oczywiście to nie jest zła strategia, ale jednak warto dużo rzeczy testować, sprawdzać, co się przyjmuje, co się nie przyjmuje. Więc ta książka, mimo że już nie jest najmłodsza, to do dziś jest bardzo dobra i do dziś polecam przeczytać ją. Ją można też czytać zupełnie losowo, czyli patrzysz na spis treści i nagle się okazuje, że w trzecim rozdziale jest właśnie coś, czego dziś potrzebujesz. Także bardzo otwiera oczy. Brian Tracy. Tutaj nie dam Ci konkretnej książki, no może Nawyki warte miliony, to możesz zdobyć u nas na ekspertia.com.pl. Natomiast ogólnie książki Briana Tracy'ego są, wszystkie chyba są dobre, mimo że wszystkich się nie da przeczytać, bo już 70 ich napisał, ale te wszystkie, które ja przeczytałem, a było ich kilka, może kilkanaście, ale chyba bliżej kilku, wszystkie są dobre, na zasadzie konkrety. Ja Briana szanuję za to, że to jest taki amerykański mówca, który nie jest amerykańskim mówcą klasycznym. Czyli takim, że możesz być milionerem, osiągniesz wszystko, Nie, Brian Tracy to jest to, co mnie zawsze inspirowało i co staram się w jakimś sensie zrobić w Polsce. Taką miałem nawet jakąś wizję, że taki być polskim Brianem Tracy. No nie, czyli człowiekiem, który owszem, zażartuje, porobi jaja czasem i tak dalej, ale ogólnie chodzi o content. Czyli nie tam, że możesz wszystko, żeby inspirować, energią się pompować, tylko dobra, panie, daj konkrety. Strategia 1, strategia 2, strategia 3. Tego uczy Brian Tracy. On daje w swoich książkach strategię. On nie motywuje za bardzo, tylko daje strategię. Nawet jak ma książkę o motywacji, to daje tam strategię, żeby się, jak się motywować. Konkretne strategie, znowu. Więc polecam Ci zdecydowanie i Nawyki warte miliony, i wszystkie inne książki Briana Tracy'ego, czy o sprzedaży, czy o innych rzeczach, bo to jest człowiek, który pokazuje jak. I to jest konkret wtedy. To są dobrze zainwestowane pieniądze. Joe Vitale, albo Vitale niektórzy mówią, hipnotyczny marketing. To jest książka o marketingu, o copywritingu również, o tym jak przyciągać klientów do siebie. Hipnotyczne, no to może górnolotne, ale jednak Joe Vitale to jest człowiek, który w świecie rozwoju jest od wielu, wielu lat znaną postacią. Specyficzną, oczywiście nie ze wszystkim się z nim, we wszystkim się z nim zgadzam i tak dalej, bo on jest zwolennikiem prawa przyciągania. Ja nie do końca. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o marketing, to gość naprawdę wymiata i w książce Hipnotyczny Marketing pokazuje, jak stosować na przykład, jak pisać perswazyjne teksty, jak robić nagłówki. To, co jedna rzecz na szybko od Joe Vitale, to jest to, co ja stosuję przy pisaniu moich książek. Czyli, że Joe Vitale powiedział, czy Vitale, jak zwał, tak zwał, że jak piszesz na przykład ofertę, chcesz coś sprzedać, to powinieneś pisać jeden akapit 4 do 6 linijek i nie więcej. Starać się nie przesadzać i tak samo jak napiszesz tekst, to wymień później wszystkie przecinki na kropki albo tak dużo jak się da, żeby mieć jak najprostsze zdania, czyli żeby nie było zdań wielokrotnie złożonych w tekstach. Ja to zastosowałem nie tylko do swoich tekstów jakichś ofertowych, które wtedy pisałem, ale później zacząłem to stosować do książek. Więc jak zobaczysz tutaj moją książkę, nie wiem czy to widać, pewnie nie, ale mniej więcej 48-godzinna doba, to widzisz, że tam są faktycznie akapity krótkie. Zawsze jest 4 do 6 linijek. I to powoduje, że wszyscy ludzie, którzy patrzą na moje książki, mówią, o to się fajnie czyta, albo już je przeczytali, mówili, że fajnie się czytało. Widzisz, książka 400 stron, więc to jest trochę przerażające, że aż tyle, ale potem patrzą i zaczynają czytać i mózg się nie męczy, bo jest akapit taki 3 linijki, 4 linijki, 6 linijek i tak dalej, nie męczy. To jest tak, co chwilę mam uczucie sukcesu, że kolejny akapit zrobiony. Więc to jest to. I dlatego polecam książkę Hipnotyczny Marketing, bo on tam takie rzeczy tłumaczy i wiele z nich ja również zastosowałem. Kolejna książka to jest Michał Szafrański, ale nie Finansowy Ninja, tylko Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. To Ci polecam nawet bardziej. Czyli ta książka pokazuje niesamowitą wartość budowania relacji z ludźmi, polecania ludzi i tak dalej. To jest książka, która mi da bardzo dużo, także mam nadzieję, że kiedyś Michała będziemy mieć w programie, w Ekspercie w Bentleyu. Niesamowita rzecz. Fajnie, przyjemna lektura, ale ono opisuje swoją karierę od zera do kilku milionów złotych z bloga. I to jest fajne, że to nie jest książka biograficzna, no, znaczy niby jest, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że trzeba być cierpliwym, to raz, a dwa, coś co dla mnie jest najważniejszą lekcją z tego, że naprawdę
I my się bardzo inspirowaliśmy z naszymi biznesami ostatnimi, tą książką, że startuj bez wizji końca, bo w biznesie się zawsze mówi startuj z wizją końca, że musisz mieć plan rozpisany, co, kiedy, gdzie. A Michał nie mówi tego wprost, ale mniej więcej to proponuje, że startuj, rób coś z pasją i dawaj jak najwięcej ludziom. A na czym będziesz zarabiać, to ni w cholerę nie wiemy. Czas pokaże. I my tak zrobiliśmy właśnie biznes oparty o program Bentleyowy, że jak zaczynaliśmy ten program, to właśnie w oparciu o tę książkę zdecydowaliśmy, że nie będziemy w ogóle robić biznesplanu. Że nie mamy pomysłu, jak to zmonetyzujemy. I zaczęliśmy po prostu nagrywać wywiady z fajnymi ludźmi, zadawanie takich pytań, żeby ludzie mogli zmieniać swoje życie realnie, a nie tam pitu-pitu. A później dołożyliśmy Biznes 2.0, żebym ja jeszcze mógł się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem i żeby ludzie po prostu mogli to stosować. To był nasz jedyny cel. A później będziemy wymyślać, jak na tym zarabiać. I to był pierwszy mój biznes w życiu, mówiąc szczerze, gdzie w ogóle nie planowałem, jakie będą produkty. Nie wiedziałem tego i za to dziękuję Michałowi. Było oczywiście, wiadomo, parę innych też inspiracji, ale myślę, że ta książka była tutaj kluczem, więc bardzo pomogła. I parę miesięcy w ogóle nie robiliśmy żadnych produktów. Później zaczęliśmy robić, jakieś tam się przyjęły, inne stwierdziliśmy, że nie. Mieliśmy pomysł na agencję brandingową, na firmę logistyczną. Błyskawicznie zobaczyliśmy, że to nie. Potem się okazało, że książki to jest bardzo dobry temat, bo tu się mogę bardziej realizować i dawać większą wartość. Czy nasza platforma dla przedsiębiorców i tak dalej. I nagle się okazało, że to jest nasz najbardziej intratny biznes w życiu, jaki kiedykolwiek robiliśmy, mimo że w ogóle nie było w planie żadnego biznesu w tym wszystkim, tylko było takie zaufanie jakby do świata, można tak górnolotnie powiedzieć, że jak my damy z siebie dużo serca i energii, żeby ludziom było lepiej, to świat też nami się zaopiekuje. Jest coś takiego i ja mam wrażenie od wielu lat, że tak świat działa. Mimo że trudno światu czasem ufać, tak się myśli, że a nie, ja muszę wszystko, po prostu wszystko działa przeciwko mnie, ale jednak mam wrażenie, że jak działasz, dajesz siebie dużo dla innych, to reszta jakoś już się poukłada. I faktycznie ja tego doświadczam i mam wrażenie, że Michał też i o tym jest w tej książce. Także to polecam. Inna książka. Pat Flynn, ja ją czytałem pod tytułem Will It Fly? Natomiast wydaje mi się, że polski tytuł to jest Gotowi na start. To jest książka, która pokazuje Ci, jak sprawdzić sposób na biznes. Czyli masz pomysł na biznes, no i teraz nie wiesz, czy to zadziała, czy inwestować w to środki i czas. Są sposoby, żeby to sprawdzić. Pat Flynn na ponad 200 stronach pokazuje krok po kroku, co zrobić, gdzie poszukać, jak sprawdzić, czy ten pomysł na biznes się sprawdzi bez tracenia czasu. Więc to jest świetna rzecz. Na przykład jedną rzecz, którą ja wyciągnąłem dla siebie z tej książki, to jest to sposób wyszukiwania, że jak wejdziesz na Google i na przykład wpiszesz website, bodajże teraz, bo mam to odnotowane przy komputerze, więc teraz nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że to jest tak. Website // i na przykład jak oszczędzać pieniądze.pl, a następnie mam problem z, to wyszukają Ci się wszystkie artykuły na blogu Michała Szafrańskiego jak oszczędzać pieniądze, zaczynające się, czyli artykuły i komentarze, gdzie zdania zaczynają się od mam problem z. Czyli na przykład chcesz być ekspertem finansowym, nie wiesz, czy to ma sens, nie wiesz, o czym pisać swojego bloga albo nagrywać materiały na YouTube'a, więc pisujesz takie coś w Google'a, że bierzesz jakiś dobry, poczytny blog finansowy i sprawdzasz, z czym ludzie mają problem w komentarzach. Czyli wpisujesz adres tej strony, website://, adres strony, a następnie wpisujesz mam problem z i wyświetlają Ci się wyniki nie z całego internetu, gdzie ludzie napisali frazę mam problem z albo jak zrobić coś tam, tylko z konkretnej strony, którą szanujesz i wiesz, że jest dobra. Więc to jest świetna rzecz, to jest jedna z wielu rzeczy, które tam jest, ale tą sobie zapamiętałem, bo właśnie tak często wymyślam sobie odcinki. Czyli sprawdzam, co ludzie szukają na, niekoniecznie akurat na blogach finansowych, chociaż czasem też, ale jakie zadają pytania, co się często pojawia, o czym często ludzie piszą, co często ludzi, z czym się borykają i tak dalej. Także tak to wygląda. Przedostatnia książka to jest Harv Eker i książka Umysł milionera. To jest klasyk klasyków. Wielu ludzi też było na szkoleniu Harva Ekera i większość z nich twierdzi, że było tam dokładnie to samo, co było w książce, więc zdania są podzielone, czy warto, natomiast książkę na pewno warto i tu już zdania są jednoznaczne, ponieważ Harv Eker pokazuje, jakie są różnice między bogatymi i biednymi, ale w sposób bardzo taki, jak ja lubię, tabelkowy. Nie tam, że uważam, że biedni mają coś tam w tej głowie, co ich blokuje przed bogactwem. Nie, tam konkrety. Czyli jak jest nowa okazja, biedny Ci znajdzie problem, bogaty Ci znajdzie rozwiązanie. To jest
jedna różnica. Jak jest fajne auto, biedny mówi, pewnie złodziej, a bogaty mówi, o jakie fajne auto. I takie różnice, które można zastosować praktycznie, czyli zmienić w sobie coś, żeby tę mentalność chorą, biedną mentalność, zmienić na mentalność bogatą i tym samym zacząć w ogóle inaczej postrzegać pieniądze i tym samym szybciej się ich dorobić, bo o to tu w tym wszystkim chodzi. Więc książka jest bardzo krótka, tam chyba 150 stron, ale bardzo, bardzo konkretna i po latach nie straciła nic ze swojej aktualności. Zdecydowanie warto ją przeczytać i się w nią zaopatrzyć. Także Harv Eker jak najbardziej dalej rządzi. I ostatnia, 15. książka na dziś. To nie jest książka dla dorosłych niby oficjalnie, ale jednak jest. Trochę też. Natomiast dla dzieci na 100%. Bo czemu mamy mówić tylko o edukacji finansowej naszej? Wielu z nas ma też dzieci. Alvin Hall, Pieniądze na stół się nazywa książka. Jest dostępna za nieduże pieniądze, nomen omen, na Allegro. Genialna książka, która wyjaśnia dzieciom, więc dorosłym też w sposób łatwy, bo dorosły też skorzysta, jak działa w ogóle ekonomia, skąd się biorą pieniądze, dlaczego powstała waluta, czemu nie jesteśmy w etapie handlu wymiennego dalej, dlaczego waluta się czasem psuje, dlaczego jest inflacja, dlaczego jest hiperinflacja, dlaczego lepiej będzie, jeżeli podmiot A kupi coś od podmiotu B, a nie, że po drodze wejdzie bank jako pośrednik, albo po drodze wejdzie państwo jako podatnik, podatkobiorca i tak dalej, czyli taka prawdziwa, wolnościowa, rzeczywista gospodarka działająca w oparciu o prawdę, ucząca dzieci w sposób naprawdę konkretny. Czyli jeżeli ja mam krowę, a ty masz owce, to dlaczego warto jednak korzystać ze złotówek czy dolarów, a niekoniecznie wymieniać krowę na owce i tak dalej? Albo gdzie powstaje wartość? Jak to jest możliwe, że jest transakcja win-win? Że jeden coś niby poświęca, drugi poświęca, a jednak obaj wygrali i tak dalej. 100 stron, na każdej jest dużo infografik, rysunków kolorowych, wyjaśnień takich, że naprawdę ja tę książkę kupiłem, żeby uczyć o pieniądzach moją córkę i moja córka uważa, że to jest jedna z najlepszych książek, jakie w ogóle ona w życiu czytała, a czyta średnio z 4 książki na tydzień, więc ja przy niej wymiękam. Także to już jest dobra rekomendacja. A z drugiej strony ja sam, jak jeszcze jakiś czas temu musiałem jej czytać tę książkę, bo teraz to już czyta sama, ale parę lat temu jeszcze nie, no to sam widziałem, że kurczę, jakie to jest dobre. To jest, tam nawet zagadnienia niektóre, które dla mnie nie były takie jasne i oczywiste, stały się jasne. Więc to jest super książka. Czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, polecam Ci to, bo to bardzo, bardzo rozjaśnia podejście do pieniędzy. Także to jest moje 15 książek na dziś. Dwie moje, 13 nie moich, ale polecam Ci całe 15. Jak przeczytasz te 15, to naprawdę uważam, że będziesz mieć tony wiedzy odnośnie budowy tego wszystkiego, także jak najbardziej, więc zachęcam Cię do zdobycia tych książek. Część z nich, takie jak te moje oraz Siłę Pędu i chyba Nawyki Warte Miliony, znajdziesz u nas na ekspertia.com.pl, inne znajdziesz w innych źródłach, także czytaj, rozwijaj się i działaj. Pamiętaj oczywiście, żeby czytając zaznaczać ważne fragmenty, wtedy to będzie skutecznie wszystko działało. No i tyle. I owocnego czytania, owocnego rozwoju. Przypominam Ci jeszcze, że regularnie prowadzę live'a, gdzie poruszam różne biznesowe tematy. Linka znajdziesz pod tym nagraniem, zarezerwuj miejsce, bo będziemy się przygotowywać na różne biznesowe eventy, które mogą być w najbliższym czasie, się wydarzyć w gospodarce i działać po prostu proaktywnie. Także zapraszam Cię tam. No i co? Skomentuj, przekaż znajomym, jeżeli uważasz, że też warto, żeby poczytali niektóre książki, potrzebują tych rekomendacji. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do kolejnego odcinka. Powodzenia, cześć!